razem z Państwem oglądać to Grand Prix i razem z Państwem podzielić się tutaj moimi uwagami. Myślę, że będę na wysokości, że moje obserwacje będą zgodne z tym, co Państwo widzicie. Myślę, że będzie znakomita, dobra zabawa. Teraz za chwilę start do drugiego wyścigu, ale może jeszcze zanim on nastąpi, zdążymy powiedzieć Państwu troszeczkę o sytuacji, jaka jest w klasyfikacji mistrzostw przed tym turniejem. Na czele Billy Hamill 100 punktów, Greg Hancock, przepraszam, 100 punktów, drugi Billy Hamill 88, różnica 12 punktów, potem znów 12 punktów mniej ma Tomasz Golob 76, 72 punkty ma Brian Andersen, który właśnie wygrał z Tomaszem Golobem i on tutaj może być bardzo groźny, wszak nasz zawodnik walczy o utrzymanie tej trzeciej pozycji, która dałaby mu brązowy medal, pierwszy po 18 latach, kiedy to w 79 roku Zenon Plech był wicemistrzem świata na stadionie śląskim Chorzowie. Czekamy, wszyscy kibice żużla w Polsce czekają, że wreszcie ten indywidualny medal mistrzostw świata znów stanie się łupem Polaka. Mamy dzisiaj, mamy nadzieję, że właśnie to nastąpi. Tomasz Golob ma jednak trudne zadanie, dlatego że po prostu zanim właśnie Brian Andersen, a także Tony Rickardson, który ma tylko 6 punktów mniej od Tomasza Goloba, i to są dwaj dzisiaj najgroźniejsi rywale naszego zawodnika. No cóż, jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca, tu wydaje się wszystko praktycznie jasne, chociaż 12 punktów też teoretycznie jest jeszcze do zrobienia. O tych możliwościach będziemy Państwu mówili na bieżąco w trakcie zawodów, w miarę rozwoju sytuacji i tego, co tutaj się będzie działo na torze. Pierwszy wyścig za nami, a w drugim zobaczymy kolejnego naszego reprezentanta Sławomira Drabika. A nasz kolega z parkingu w tej chwili podpowiadał, że Tromek troszeczkę miał zastrzeżenia, że akurat ten trzeci tor był bardzo polewany przed zawodami, było tam dużo wody i można powiedzieć, to zadecydowało, że nie potrafił jak gdyby zmieścić, założyć się na Andersena, który z pierwszego toru na pewno miał ciut lepsze warunki. A więc już wszystko teraz jasne. Jeszcze raz przepraszamy Państwa także za to, że zaczęliśmy naszą transmisję w trakcie pierwszego wyścigu, no ale jak mówiłem na wstępie, Ole Olsen, dyrektor Grand Prix, 5 minut wcześniej niż to było zaplanowane, bo start pierwszego wyścigu powinien odbyć się dokładnie o 19.20, pozwolił żużlowcom na jazdę i dlatego tak wyszło. Wyścig drugi, w kasku czerwonym Jesper Jensen, aktualny mistrz świata juniorów. Dzisiaj zawodnik z wolnym numerem startowym, niebieskim Hans Nielsen, białym Sławomir Drabik i w żółtym Chris Lewis. Dobrze Sławomir Drabik, ale teraz objechali go niestety rywale i mamy pierwszą kratkę. No bardzo ciasno tam było. Jesper Jensen przed Chrisa Lewisa wypadł, ale teraz widzimy troskliwie zajmuje się rywalem. Chris Lewis nie opanował motocykla, wpadł na niego. Podejrzewam, że zobaczymy wszystko na powtórkach dokładnie. Oczywiście chyba sędzia dzisiejszych zawodów, pan Frank Ebdon, dopuści do powtórki w czteroosobowym składzie. Był tam bardzo niebezpieczny, bo Sławek był bardzo blisko głowy zawodnika angielskiego Chrisa Lewisa. Zobaczymy to jeszcze raz na zwolnionych obrotach. Tutaj widzimy Hansa, który wychodzi na pierwszą pozycję i tam od środka będzie wyrzucało Jespera Jensena. Proszę bardzo, tutaj bardzo blisko. Sławek się bardzo dobrze zachował, panowa, proszę, aż prawie spadł z motocykla, no widzimy, tam się chyba wszyscy podnoszą. Bardzo groźnie to wyglądało, ale chyba nic się nikomu nie stało, miejmy taką nadzieję. No Chris Lewis był tym zawodnikiem, jeszcze raz ta sama sytuacja, w czerwonym kasku Jesper Jensen tu go rzuciło, wyprostowało mu motocykl, potem próbował się zawieść, no wyraźnie uderzył w Chrisa Lewisa i tu właśnie ten niebezpieczny moment, no nie wiem, czy Sławek nie zawadził Chrisa Lewisa, mam nadzieję, że nie. Ten hak od kasku, co na zawodnicy kładą nogi, to bardzo niebezpiecznie wygląda, jeszcze raz proszę tutaj. Jeszcze raz cała sytuacja, no chyba uderzony kask. Ja myślę, że ten poziom z tego biegu wykluczyć jednak zawodnika chińskiego, oczywiście. Tak, ta powtórka jakby nasze wątpliwości w tym względzie wyjaśnia, natomiast trudno powiedzieć, arbiter raczej nie wiem, czy skorzysta z możliwości obejrzenia na powtórkach, chociaż ma blisko do kabiny jednej z telewizji, które oprócz nas także relacjonują te zawody, a więc, ale mamy nieoficjalną na razie informację, że jednak czwórka zawodników ponownie wystąpi w tym wyścigu. Jeszcze raz cała sytuacja, Hans Nielsen ze startu. Hans Nielsen w tej chwili na szóstej pozycji. On ma 63 punkty i właściwie bardzo małe już szanse na to, aby stanąć na podium, ale Hans będzie tutaj na pewno walczył do końca o jak najlepszy rezultat.
jak mówiliśmy wcześniej, a z kolei Chris Lewis, dziewiąta pozycja i on jeszcze marzył przed dzisiejszym finałem tutaj w Vojens, aby powalczyć o to, aby znaleźć się w tej ósemce, która zapewni sobie udział w przyszłorocznej edycji Grand Prix. Na naszych ekranach w tej chwili w kasku białym Sławomir Drabik. Jak widzimy, już zawodnicy szykują się do powtórki, ale sytuacja Chrisa Lewisa, który tu pojechał bardzo ambitnie, no także nie bardzo najlepsza. 45 punktów, Laura ma 58 na 8 miejscu. Wydaje mi się, że Chris Lewis będzie musiał się rzeczywiście bardzo napracować, żeby ewentualnie zagwarantować sobie to 8 miejsce i przedłużenie bytu w Grand Prix. Jak nie, to czeka go Challenger. No, wydaje mi się, że tutaj sytuacja Chrisa Lewisa jest rzeczywiście bardzo ciężka. No, tutaj ten tor, będziemy takich, że tak powiem, ciasnych wejść w te wiraże mieli bardzo wiele, bo to jest jeden z takich, można powiedzieć, najbardziej widowiskowych i telewizyjnych torów żużlowych w Europie. Bardzo krótki, 300 metrów, zawodnicy tutaj są bardzo ciasno, wydaje mi się, nie rozwijają aż tak wielkiej prędkości, bo te proste są bardzo krótkie, to właściwie cały czas trzeba się składać, cały czas trzeba pracować ciałem w łuku, także na pewno będzie tutaj cały czas ciasno. No miejmy nadzieję, że będzie ciasno, przyjemnie, ale że tych upadków będzie bardzo mało, no bo wiadomo, zdrowie zawodników jest bardzo ważne. Poza tym wszyscy to wrażenie są nasi goście, nasi zawodnicy z polskiej ligi, prawda, czy Chris Lewis, czy inne obcokrajowcy. Tak miejmy nadzieję, że się nikomu nic nie stało. Ja tu widzę, spoglądam poza monitor, zresztą widać tam, widzicie Państwo, Chris Lewis tam ma jakieś drobne dolegliwości, no ale miejmy nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. Ręka widocznie mocno boli, obok niego po lewej stronie Mark Loran, tam z przodu teraz jeszcze odwraca się właśnie to John Lewis, ojciec Chrisa. No nie wiem, niedobra to sytuacja dla Chrisa Lewisa, teraz będzie musiał jednak przejść badanie lekarskie, może wykorzystując tę chwilę czasu. Powróćmy jeszcze do tych dywagacji, o co kto dzisiaj walczy. Mówiliśmy już, Greg Hancock jest liderem, 12 punktów przewagi nad Billym Hamillem. 12 punktów to dużo i mało. 12 punktów to tyle, że jeśli by, powiedzmy, Hamill awansował do finału, a jeśli by wygrał ten finał, a zdobył 25 punktów, wówczas Greg Hancock, aby obronić tytuł, tą pierwszą pozycję i zdobyć tytuł mistrza świata, musiałby wygrać finał B, bo ta różnica to 11 punktów jeszcze pozwoliłaby mu na zachowanie jednopunktowej przewagi nad Billym Hamillem. Natomiast oczywiście Tomasz Golow także jeszcze miał. Chciałbym być w pozycji Hancocka, nie Hamilla, bo 12 punktów rzeczywiście to jest dużo i mało, ale odrobić to wydaje mi się, że nie jest wcale taką łatwą imprezą, tym bardziej, że Hancock pokazał nam wszystkim, że w tym Grand Prix jeździ bardzo dobrze, można powiedzieć, zna tylko finały A i finały B. Zawodnik bardzo równy, dysponujący szybkimi, dobrymi motocyklami. No i wydaje mi się, że oprócz, że tak powiem, słabszego występu przepraszam, Wielkiej Brytanii, to wpisał się znakomicie. Rzeczywiście ciężkie zadanie czeka tutaj Hamilla. Ja tak w duchu myślę, że Tomek dzisiaj wyjechał z tym plastronem brązowym jako zawodnik na trzecim miejscu po 5 Grand Prix. Miejmy nadzieję, że Hamil będzie tak zajęty myśleniem o Hancocku, że Tomek potrafi mu odebrać to srebrne drugie miejsce. Ostrzymy sobie tutaj apetyty na walkę Tomasza Golowa, być może nawet o srebrny medal, ale tak szczerze mówiąc, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby utrzymał tą trzecią znakomitą pozycję, którą zajmuje teraz. Takie nowum, o tych plastronach wspomniałeś, to właśnie od dwóch turniejów czołowa trójka w klasyfikacji generalnej. Ten pierwszy kandydat na mistrza świata startuje w złotym plastronie, drugi w srebrnym i trzeci w brązowym. Ten brązowy plastron Tomasz Golob wywalczył sobie na torze we Wrocławiu. Jeszcze trwa walka także o utrzymanie się w pierwszej ósemce i także w ogóle w pierwszej piętnastce, bo dwóch zawodników z siedemnastki i dwóch ostatnich, którzy są w siedemnastce, biorący udział w cyklu, wypada niejako w powietrze. To znaczy oni nawet nie zyskają sobie szansy obrony pozycji w Grand Prix Challenge. I tutaj także zacięta walka o to, aby nie być na 16 lub 17 pozycji. Dzisiaj pauzują jako zawodnicy oczekujący, pauzuje m.in. Henka Gustafsson i on jest w bardzo trudnej sytuacji, bo Henka Gustafsson i Simon Wick, on właściwie jest w najgorszej sytuacji, ale Gustafsson ma jeszcze szansę, aby w Wiener Neustadt Grand Prix Challenge pojechać, pod warunkiem, że tutaj nie najlepiej spiszą się Andy Smith i Michael Carson. Ci czterej zawodnicy, Gustafsson, Wick,
Smith i Carson walczą o to, aby nie znaleźć się właśnie na tych dwóch ostatnich pozycjach. A więc sporo zawodników ma tu interesy do załatwienia, a więc powinno być bardzo ciekawie. Powtórka wyścigu drugiego w czterosobowym składzie. Kask czerwony Jesper Jensen, niebieski Hans Nielsen, biały Sławomir Drabik i żółty Chris Lewis. Mamy nadzieję, że teraz może Sławomir Drabik troszeczkę lepiej wyjdzie spod taśmy, bo tu pierwszy łuk jest bardzo, bardzo trudny, bardzo ciasno i widzieliśmy, czym to się skończyło za pierwszym razem. Uwaga, został niestety Drabik, dobrze Lewis, dobrze Nielsen, świetnie Chris Lewis, drugi jest Hans Nielsen, trzeci teraz Jesper Jensen, niestety na ostatniej pozycji jadący w kasku białym Sławomir Drabik, a na czele Chris Lewis, któremu widać ten upadek nie przeszkodził, tak jakby dodał skrzydeł. Teraz kłopoty z motocyklem miał Jesper Jensen, Sławomir Drabik wyprzedził młodego Duńczyka, a na czele Hans Nielsen wyraźnie próbuje atakować Chrisa Lewisa. Pewnie jednak świetnie trzyma się przy krawężniku i te ataki na razie udaremnia, ale Hans Nielsen znany jest z tego, że tu na torze Wojens jest po części jakby nieco innym zawodnikiem. Tutaj jeździ agresywnie. Potrafi także atakować. Jeszcze jeden atak Nielsena jest bardzo blisko. Lewis jednak się obronił. Ostatnie okrążenie. Bardzo ciekawa walka na dwóch pierwszych miejscach. Hans Nielsen, widać, że jego maszyna jakby trochę szybsza od motocykla Anglika. Ostatni wiraż i ostatni atak Hansa Nielsena. Czy zdoła objechać Lewisa, czy nie? Chris Lewis jednak, ale do końca świetnie walczył Hans Nielsen i teraz na trzeciej pozycji Sławomir Drabik, a nie kończy tego wyścigu z powodu defektu motocykla Jesper Jensen. Był to znakomity wyścig, widzieliście Państwo, że Hans dysponował motocyklem dużo szybszym, ale tutaj bardzo ważny jest start i, że tak powiem, umiejętności techniczne i Hans, mimo że posiadał szybszy motocykl, tam próbował atakować i trochę po wewnętrznej, trochę po zewnętrznej, jednak Chris Lewis bardzo mądrze bronił krawężnika i nie dał się wyprzeć. A tym widzieliśmy z czwartego toru znakomicie wystartował Chris Lewis, założył się na Hansa, na wszystkich pozostałych. Tam Drabikowi było ciężko się zmieścić, wyniosło go trochę i był po pierwszym łuku na czwartej pozycji, ale dzięki defektowi młodego Duńczyka zdobył jeden punkt. Jeszcze raz start w kasku niebieskim Hans Nielsen, ale tam świetnie z czwartego pola w kasku żółtym jadący Chris Lewis, który zamknął rywali, założył się na nich. No, Sławomir Drabik tu jeszcze próbował walczyć z Jesperem Jensenem, ale za daleko wyrzuciło go od krawężnika. To duża umiejętność na to, że Wojens, aby utrzymać się blisko tej białej linii wewnątrz toru. Zresztą rozmawialiśmy przed zawodami. Rozmawialiśmy z zawodami z ojcem Chrisa Lewisa, który mówił, że ten tor jest bardzo śliski, że tu rzeczywiście trzeba bardzo mądrze, umiejętnie balansować ciałem, gdyż wyjeżdżając 2-3 metry poza ten pierwszy łuk, tam będzie bardzo ciężko, trzeba uważać, żeby nie stawiało w bok i żeby nie tracić dystansu. Tomasz Golob wystąpi dopiero w wyścigu siódmym, przed nami szósty i tu mamy dwóch pozostałych Polaków w dzisiejszym turnieju, Piotra Protasiewicza i Sławomira Drabika. W stawce właśnie Sławomir Drabik na ekranach. Jednym z ich przeciwników będzie Tony Rickardson, a drugim Mikael Carson, a więc tym razem można powiedzieć walka pomiędzy Szwedami i Polakami. Znów po dwóch zawodników z tych krajów. Tony Rickardson pojedzie w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Piotr Protasiewicz, w białym Mikael Carson i w kasku żółtym Sławomir Drabik. Rickardson 3 punkty, Protasiewicz 0. Mikael Carson i Drabik po jednym punkcie. No i mamy teraz okazję i na pewno Tomasz Golob także to ogląda w parku maszyn. Tam jest taka malutka górka przy wyjeździe na tor i tam zawodnicy stoją i zawsze podpatrują rywali. Teraz Tomasz Golob na pewno będzie patrzył, co zrobi Tony Rickardson. Jego drugi z najgroźniejszych rywali, Brian Andersen, jak na razie znakomicie po dwóch startach 6 punktów. Tony Rickardson także wygrał swój pierwszy bieg. No i teraz ma na apetyt na kolejne 3 punkty. No ale wierzmy w naszych zawodników. Oni także doskonale zdają sobie sprawę, że Tomasz Golob walczy o medal. Właściwie i Piotr Protasiewicz, i Sławomir Drabik nie mają tutaj wielu szans na to, aby złapać się w ósemce. Wiadomo, że będą startować w Wienerlośle, a więc mogą tutaj pomóc koledzy z reprezentacji, gdyby ograli do niego Rickardsona. Uwaga, ale świetnie Rickardson. No nie wygra tej walki z nim Protasiewicz. Dobrze Drabik po zewnętrznej próbuje. Jednak Piotr Protasiewicz utrzymał kontakt z Rickardsonem. Jest drugi, trzeci Drabik. Teraz ostro wszedł pod Protasiewicza. Czym to się skończy? Utrzymał drugą pozycję Protasiewicz, a Drabika atakuje jeszcze w czwartej pozycji Mikael Carson, ale dobrze obronił się Sławomir Drabik. Odskoczył za daleko już, aby myśleć o skutecznej akcji Tony Rickardson.
Widać, że ma wspaniale przygotowany motocykl, jest niesamowicie szybki. Drugi Piotr Otasiewicz i Drawik, który musi bronić mocno tej trzeciej pozycji przed atakami, ostrymi atakami Mikaela Carsona. Teraz Carson znów się zbliży do Drawika. Widzą to Państwo na ekranach. No ale na szczęście Drawik broni się dobrze. Czy teraz nie za szeroko wyszedł z łuku? Nie, kontrolował sytuację. Pierwszy, przypominam, Tony Rickardson, drugi Piotr Protasiewicz, a Sławomir Drawik musi walczyć z Carsonem. Teraz ostry atak Carsona i chyba będzie skuteczny, niestety. A więc na ostatnim, na wejściu w ostatni wiraż stracił trzecią pozycję Sławomir Drawik i oczywiście jeden punkt. Ależ niesamowicie walczył o to jedno oczko Mikael Carson. A Tony Rickardson, podobnie jak Brian Andersen, wspaniała dyspozycja tego zawodnika. No nie dali mu rady Polacy, choć starał się jak mógł Piotr Protasiewicz. Utrzymał w pierwszym łuku kontakt z Rickardsonem, no ale potem maszyna Szweda po prostu frunęła nad torę. Po prostu jak to widzimy na powtórce Szwed dysponuje znakomitym sprzętem, był szybszy na starcie. Wiadomo, Rickardson, który wygrywa start, jest bardzo ciężki do ogrania. Potrafi czasami atakować z trzecich, czwartych pozycji. Jeżeli jest na prowadzeniu, to wtedy właśnie można powiedzieć, problem już jest zakończony dla niego. Na pewno ciekawym elementem tego wyścigu była tutaj walka pomiędzy Protasiewiczem i Drabikiem w drugim łuku. Potem Protasiewicz uciekł Drabikowi i tam bardzo dzielnie walczył Mikael Carson, który wykorzystał to, że Tomek odjechał troszeczkę od krawężnika i przy wyjściu z przedostatniego łuku potrafił go wyprzedzić, wypchnął go w ostatnim łuku bardzo szeroko i Sławek niestety, ale zajął czwarte miejsce. To jest właśnie ten nakaz, czwarty, ostatni wiraż tutaj. Pan Sławek zostawił za dużo miejsca Carsonowi, który wszedł pod niego, no i potem było bardzo ciężko myśleć o... Wracamy na tor Wojens. Przed nami wyścig dziewiąty, w którym weźmie udział nasz reprezentant Sławomir Drawik. Pojedzie w kasku czerwonym z pierwszego pola startowego. Po prawej ręce obok niego Mark Loram, który tak przed kilkoma minutami wspaniale. Jeszcze raz to podkreślamy, bo rzeczywiście to była uczta dla kibiców Speedwaya, ten pojedynek dwóch Anglików, a więc Mark Loram w kasku niebieskim, Brian Andersen w kasku białym i w kasku żółtym Billy Hamill, który dzisiaj w dwóch startach zgromadził 3 punkty, a więc podobnie jak Tomasz Golob. Brian Andersen, 2 zwycięstwa do tej pory, komplet 6 punktów. No a Sławomir Drawik na razie tylko jedno oczko. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Czy potwierdzi fantastyczną dyspozycję Brian Andersen. Zobaczymy, czy Loram będzie miał już znowu taką siłę, prawda, przebojować jak przedtem, żeby znowu powalczyć tak, jak to pokazał kilka minut temu. Na pewno wymaga to wiele wielkiego zużycia sił, energii, no i nie jest czasami łatwo bieg po biegu pokazać taką samą walkę. Kask czerwony, Sławomir Drawik, niebieski Mark Loram, biały Brian Andersen, o którym nie widać śladu nawet po tej kontuzji. Może to taka asekuracja z jego strony, to mówienie o tym pojawiającym się bólu. No i w kasku żółtym aktualny jeszcze mistrz świata Billy Hamill. Wyścig dziewiąty. No świetnie Andersen. Ależ kapitalnie startuje Duńczyk, chociaż teraz pięknie wypchnął go Loram i Andersen wpadł na trzecią pozycję, wykorzystał jego błąd Hamill. Loram na prowadzeniu, drugi Hamill, trzeci Andersen, czwarty niestety Sławomir Drawik, ale Andersen nie rezygnuje. Mark Loram jednak potwierdza swoją dzisiaj dobrą dyspozycję, chociaż teraz jeszcze widzimy, że próbuje go atakować Hamill, chociaż musi z kolei uważać na to, co robi za jego plecami jadący, zawsze przecież groźny Brian Andersen. W tej chwili jednak kilkumetrowe różnice, chociaż błąd Hamilla teraz próbuje wykorzystać Andersen. Nie udało się, no ale Hamill musi uważać. Rzeczywiście tu popełnił błąd na poprzednim łuku. Obejrzał się spokojnie, skontrolował sytuację Mark Loram. Andersen wyraźnie próbuje atakować Billego Hamilla. Desperacko dosyć broni się mistrz świata. Ostatni wiraż, czy da radę Andersen? Chyba już nie. Tak, Billy Hamill utrzymał drugą pozycję. Pierwszy Mark Loram, trzeci Brian Andersen. No i na czwartej pozycji daleko za tą trójką zawodników. Niestety nie prezentujący się dzisiaj najlepiej na torze w Wojens Sławomir Drawik. Pochowały się gdzieś te biało-czerwone flagi. No ja muszę
Brawa dla Lorama, który rzeczywiście był znakomicie, wygrał stadion. Pamiętam, tutaj troszeczkę pracował ze sprzęgłem, prawda, żeby był cały czas dociśnięty do toru, wyszedł na pierwsze miejsce, nie oddał już prowadzenia. Tutaj bardzo ostro podjechał Brian Andersen, jest to rzecz absolutnie normalna, wykorzystał to, że jest od środka tory, później będąc już na pierwszej pozycji, nie oddał prowadzenia, mieliśmy znakomitą walkę. Wydawało się, że Billy Hamill chciałby gonić Lorama, ale szybko zorientował się, że bardziej o tym, żeby dogonić Anglika, musiał myśleć o Andersenie, którego napierał tam bardzo mocno z tyłu, było dużo walki. No i muszę powiedzieć, jak dla nas rezultat bardzo dobry, no bo Anderson traci punkty, ma 7 po 3 startach, no i wydaje mi się, że Tomek ma szansę go jak najszybciej dogonić w następnym biegu. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie już bardzo blisko, a my jeszcze raz oglądamy fragmenty tego bardzo ciekawego, emocjonującego biegu. No mocno dobierał się tutaj do skóry, mocno nastraszył chyba Hamila Andersen. Ja nie przypuszczałem, że będzie go stać na tak ostre ataki, ale tutaj widać tą doskonałą znajomość torów wojen. On wie dokładnie, którędy jechać, aby na wyjściu z łuku mieć optymalną prędkość. No a Hamil naciskany popełnił ze 2-3 błędy. Tak, nie. Piotrek Protasiewicz, dwóch można powiedzieć mistrzów świata junior. Jeden z zeszłego roku, drugi z obecnego. Piotr Protasiewicz i Jesper Jansson. No właśnie, zobaczymy, który z nich będzie lepszy w tym wyścigu. No ale wcale Tomasz Golob nie ma tu łatwego zadania, bo Mark Loram już pokazał dzisiaj w pojedynku z Chrisem Lewisem, jak potrafi zaciekle walczyć. I zapowiadał w rozmowie z Gerrym Havelockiem, którą Państwo słyszeli, że jeszcze kilka punktów chciałby dzisiaj zdobyć, aby umocnić się na tej 8 pozycji, gwarantującej mu pozostanie w tym cyklu, elitarnym cyklu Grand Prix, także na przyszły sezon. No, a wszystko wskazuje na to, że Chris Lewis będzie musiał jednak wybrać się do Wiener Neustadt, a tam już będzie walka niesamowita o te kilka miejsc premiowanych awansem do przyszłorocznej serii. Może być, tak jak mówi Piotr Protasiewicz, jeszcze trudniej niż tutaj. Kas czerwony, Loram, niebieski Golob, uwaga, dobrze Tomek Golob, powinien zablokować Lorama, teraz próbował odepchnąć go Loram. Protasiewicz niestety obróciło go na pierwszym łuku wywrotka, a teraz szybko, by Piotrek pozbierał się z motocyklem, żeby sędzia nie musiał przerywać tego wyścigu, bo prowadzi Tomasz Golob i tak chyba będzie, bieg nie jest przerwany, a więc to dobra wiadomość dla Tomasza Goloba, drugi Loram, na trzeciej pozycji Jesper Jensen. Zbyt nerwowo Piotr Protasiewicz, no ale patrzmy na to, co dzieje się na torze. Bardzo dobrze Tomasz Golob, próbuje do niego zbliżyć się Mark Loram, ale na razie Tomasz Golob kontroluje ten dystans, jaki jest pomiędzy nim i Anglikiem, chociaż nie można lekceważyć Lorama do końca. Teraz jednak zbliżył się Loram. Musi Tomek Golob uważać, próbuje atakować Loram po zewnętrznej. Teraz ścięcie do krawężnika, to się nie udało. Dobrze to zablokował Tomasz Golob, ale nie rezygnuje Loram. Świetna jazda Tomasza Goloba, jeszcze jedna szansa Lorama i miejmy nadzieję, że Tomasz Golob rozgryzie zamiary Anglika, który rozpędza się po zewnętrznej. Tak jest, będą kolejne 3 punkty dla Tomasza Goloba. Drugi Mark Loram, trzeci Jesper Jensen, bez punktu Piotr Protasiewicz. No ale chwałę Troskowi za to, że maksymalnie szybko pozbierał się, że uciekł tym motocyklem z łuku, aby arbiter nie musiał przerywać wyścigu i by rywale Tomasza Goloba nie zyskali drugiej szansy w tym biegu. Jeszcze raz oglądamy start Tomasza Goloba, znakomicie, ale tam nie odpuszcza, proszę tu łokieć w łokieć Loram z Golobem. Tomek się nie przestraszył, bardzo ładnie wszedł, Lorama tam bardzo wywiozł. Widzimy Protasiewicza, którego obrócił albo to szybko się podniósł i to bardzo dobrze, bo już następny start mógł być nie tak korzystny jak ten dla Tomasza Goloba. Proszę zobaczyć, ta akcja łokieć w łokieć. Loram Golob, znakomita. To jest, proszę Państwa, żuru, jak mi się to podoba. Znakomicie to wyszedł Tomek. Można powiedzieć, że bardzo czujnie, umiejętnie trzymał cały czas Lorama. Widzieliśmy na tym pierwszym łuku, zawsze wchodził dość szeroko, żeby nabrać szybkości, natomiast z drugiego łuku wychodził po krótkim. Muszę powiedzieć, że Loram dysponował bardzo szybkim motorem, ale Tomek tutaj technicznie bardzo mądrze jechał i bardzo utrudniał życie Loramowi. Rzeczywiście był to bieg na piątkę Tomka, który potrafił znakomicie to wyciągnąć. Jeszcze raz widzimy, to znakomita akcja, jak Tomek potrafi tym łokciem pracować, prawda? Wydawało nam się, że tam Hans Nielsen go zajechał, Tomek był bardzo zły, ale wydaje mi się, że Hans Nielsen pomógł dzisiaj Tomkowi, bo Tomek to jest takim zawodnikiem, że jak adrenalina w nim rośnie, jak się zdenerwuje, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście jest dużo, dużo lepszy. To zawodnik, którego czasami według mnie trzeba przed zawodami zdenerwować, bo zdenerwowany Golob jeździ rzeczywiście znakomicie. Rzeczywiście Hans Nielsen wyzwolił tą sportową złość w Tomaszu Golobie. Widać taki zacięty wyraz tych oczu wpatrzonych
ponad kierownicę Tomasza Goloba. Na szczęście dla nas potwierdzają się nasze oczekiwania, nasze życzenia, że po tym poprzednim wygranym biegu Tomek Uskrzydlony, Tomek Golob wygrał. Także to starcie na... Gdy jeszcze nasunęła mi się taka refleksja a propos Piotrka Protasiewicza, że ma wyjątkowy talent do takich efektownych piruetów z motocyklem na pierwszym wirażu. Podobnie było w Landshut. Na szczęście i oby tak zostało, te kraksy kończą się bez konsekwencji dla naszego młodego zawodnika. Wyścig 16, kończący czwartą serię już za chwilę. Jimmy Nielsen, Sławomir Drabik, Andy Smith i Lee Adams. Jimmy Nielsen w kasku czerwonym, Sławomir Drabik w niebieskim, Andy Smith w białym i Lee Adams w kasku żółtym. A my widzimy, że Sławek nie robi, jak prawie zawsze podtrzymuje motocykl na tej nóżce. Robi to bardzo rzadko. Sędzia dzisiaj go upomniał przed zawodami, że jeżeli będzie to robił, będzie musiał zapłacić kilka funtów, kilkaset funtów kary. Sędzia miał już do Drabika pretensje w Landshut za podobne postępowanie. Widzimy tutaj, że Sławik wziął sobie do serca. Nie chcę w ostatnim Grand Prix zostawić, że tak złego wrażenia po sobie. Jimmy Nielsen kas czerwony, Sławomir Drabik niebieski, biały Andy Smith i żółty Lee Adams ruszyli. Później w start Sławomir Drabik niestety jest ostatni, a na czele Jimmy Nielsen, chociaż teraz atakuje po zewnętrznej, jeszcze Lee Adams na trzeciej pozycji, Andy Smith. Adams cały czas bardzo szeroko i nabiera ogromnej prędkości. Tu będzie jeszcze walka zacięta o tą pierwszą lokatę. Znakomicie próbuje atakować Lee Adams, ale jeszcze lepiej jedzie Jimmy Nielsen, który te zamiary natychmiast odgaduje i uprzedza. Optymalny tor jazdy wybiera teraz Szwed, jedący w kasku czerwonym. Zanim Adams już chyba zaczyna godzić się z faktem, że nie będzie w tym wyścigu pierwszy. Podobnie pilnuje tej trzeciej pozycji Andy Smith. A znów niestety, no szkoda nam, że tak jest, ale to fakt. Sławomir Drabik dobre 50 metrów długość prostej za tą stawką rywali. Ostatni wiraż w wykonaniu Jimmy'ego Nielsena, który zdobędzie kolejne 3 punkty i będzie drugie miejsce Lee Adams, trzecie Andy Smith, na czwartej pozycji bez punktu po raz kolejny Sławomir Drabik. Jimmy Nielsen będzie miał 9 punktów, a więc tyle samo co Mark Loram i Tomasz Golob. I gdyby teraz miał odbywać się finał A, to pojechaliby w nim Hancock, Golob, Loram i właśnie Jimmy Nielsen. No ale jeszcze jedna seria startów przed zawodnikami. Jeszcze teraz zadanie dla Tomasza Goloba. Trzeba obronić tą pozycję w pierwszej czwórce, która dałaby prawo występu w finale, a mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. A ten finał, o którym ty powiedziałeś, że ja tu się po tej kolejce wyścigów na pewno byłby z zapewnieniem brązowego medalu dla Tomka, no ale jeszcze następna runda, jeszcze trzeba walczyć, tutaj nikt nikomu nie daruje żadnej pozycji, przejeździć do końca. Widzieliśmy po raz kolejny znakomity start Jimmy Nielsena. Adams bardzo szybko ulokował się za Nielsenem, próbował tam troszeczkę atakować, ale szybko spostrzegł, że motocykl Nielsena i jazda jest tak dobra, że nie ma co walczyć już o pierwszą pozycję, raczej myślał o tym, żeby zachować drugie miejsce. Natomiast my też raz widzimy Sławomira Drabika, który miał tutaj troszeczkę problemy z Jimmy Nielsenem, który wygrywając start troszeczkę odjechał od krawężnika, no i zablokował tutaj, można powiedzieć, pole jazdy Drabikowi, który musiał zwolnić, no niestety ukończył bieg na czwartej pozycji. No słabiutko dzisiaj spisuje się Sławomir Drabik, niestety jedyny punkt, który do tej pory wywalczył, właściwie trudno uznać za wywalczony, bo był to punkt zdobyty po defekcie Jespera Jensena w pierwszym starcie Sławomira Drabika, a więc no, nasz zawodnik regularnie tu właściwie melduje się na ostatniej pozycji w stawce zawodników. Wydaje mi się, że Sławek jest takim zawodnikiem, że ciężko chyba było mu się psychicznie zmobilizować. Dlaczego? Wie, że już ma zapewniony występ w Challengeru. To ostatnie zawody nawet ligowe w Polsce, spadek swojej drużyny, na pewno go troszeczkę psychicznie przybiły. Wydaje mi się, że gdzieś tam próbuje dzisiaj jeździć, ale zdaje sobie sprawę, że jeżeli są jakieś problemy, to troszeczkę jak gdyby odpuszcza, żeby po prostu przygotować się, skoncentrować się już na następnych zawodach. Przed Państwem przed chwilą na ekranach chyba już tegoroczny mistrz świata Greg Hancock. Wszystko na to wskazuje. Nie ma jeszcze tylko tej kropki na D, ale
Być może już właśnie w ostatnim swoim starcie Greg Hancock ją postawi, bo właściwie mając 11 punktów w tym momencie, no nie wiem, chyba tylko jakiś kataklizm mógłby odebrać mu udział w finale, a gdyby przejechał ostatni, ewentualnie jeszcze rywale inni mogliby go wyprzedzić. W swoim ostatnim starcie będzie jechał właśnie między innymi z Tomaszem Golobem, to będzie wyścig 19, tam pojadą Tomasz Golob, Greg Hancock, Peter Carson i Sławomir Drabik, a więc trudno przypuszczać, aby kandydat na mistrza świata w tej stawce przyjechał ostatnio. Już prawie powiedzieć, że Hancock jest mistrzem świata. Dlaczego? Bo Hancock z 11 punktami ma prawie zapewniony na 100% bieg w finale A. I nawet gdyby Hemil startował w finale A, to nie jest w stanie zyskać 12 punktów przewagi, gdy wiadomo 25 punktów to jest pierwsze miejsce, natomiast 16 punktów jest czwarte miejsce, byłoby tylko zysk 9 punktów i to by nie wystarczyło Hemilowi, ale wydaje mi się, że tutaj Hancock absolutnie może być spokojny, bo to, co dotychczas prezentuje, wydaje mi się, słuszna będzie nagroda później, czyli wręczenie mu tytułu mistrza świata. Tylko jakiś defekt mógłby pozbawić go udziału w finale A, co oznaczałoby automatyczne mistrzostwo świata dla Grega Hancocka. 11 punktów widzimy to w tej chwili na planszy. Tomasz Golob, Jimmy Nielsen i Mark Loram po 9. I to by była ta czwórka zawodników, ma w tym momencie największe szanse na występ w najlepszym z finałów dzisiaj. Jest to sytuacja korzystna dla Tomasza Goloba, bo gdyby tak się skończyło, oznaczałoby to brązowy medal naszego reprezentanta, ale... Myślę, żeby tych dwóch panów, piątym i na szóstym miejscu nie znalazło się w finale, żeby był tam Tomasz Golob. Ricard, 10 mają w tej chwili Hans Nielsen i Jimmy Nielsen. 9 punktów Brian Andersen. A więc Mark Loram obok Grega Hancocka w tej chwili blisko finału A. I 2 punkty Tomka Goloba w tym biegu dają mu finał, a Tomek ma w tej chwili, jak przypominam Państwu, Tomek ma w tej chwili 9 punktów. 2 punkty dają mu matematyczne możliwość startu finału, aby miał tych punktów 11. I w tym momencie ten brązowy medal, ten wymarzony przez nas brązowy medal po 18 latach, przypominamy, w 1979 roku na stadionie w Chorzowie. No jeszcze trzeba zaczekać, co Ricarton zrobi w ostatnim wyścigu, bo Ricarton też może jeszcze wejść do finału, a oczywiście. Wiadomo, że byłby wtedy bardzo ciężkim partnerem dla Tomka. Ja mówiłem tylko, że blisko tego wymarzonego celu Tomasz Golob, ale tu też nie będzie łatwo, a trzeba pojechać przynajmniej na 2 punkty w tym wyścigu, a rywal nie byle jaki, bo przecież ten główny kandydat, a właściwie już można chyba zacząć powoli mówić, tegoroczny mistrz świata Greg Hancock. Po prawej ręce Tomasza Goloba. Tomasz Golob w kasku czerwonym, niebieskim Hancock, w białym Peter Carson i w kasku żółtym Sławomir Drabik. Bardzo ciężki bieg, Tomek musi bardzo mocno wystartować, zająć natychmiast pozycję i pilnować tego do samego końca. Uwaga, patrzymy na czerwony kask Tomasza Goloba. Nieco spóźnił tym razem, ale teraz dobrze, pięknie dociągnął, tam idzie. Teraz za mocno jednak trochę wyłamał maszynę, oby to nie skończyło się utratą pierwszej pozycji, niestety. Greg Hancock wykorzystał ten moment zawahania się w pierwszym uku naszego reprezentanta. Drugi jednak jedzie Tomasz Golob, po zewnętrznej Goloba próbuje atakować Carson. Musi Tomasz Golob pilnować tej drugiej pozycji, bo to prawdopodobnie daje mu ten finał A. Może nie powinien ryzykować tu jakichś desesperacji ataków na pozycję Hancocka. Trzeci jest Peter Carson, czwarty pasywnie jadący Sławomir Drabik. Chyba zrozumiał już Tomasz Golob, że raczej trzeba pilnować Carsona, chociaż zbliżył się teraz do Hancocka. Próbuje szeroko teraz wcięcie do krawężnika Tomasza Goloba. Bardzo ładnie walczy nasz reprezentant. Wejście teraz pod Hancocka. Kapitalna walka Tomasza Goloba. Do końca nasz zawodnik o 3 punkty w tym biegu. Ostatni wiraż, jeszcze jedna próba Tomasza Goloba. Chyba się uda. Proszę Państwa, fantastyczna jazda Tomasza Goloba. Czy będzie pierwszy? Tak, 3 punkty. Kapitalna walka naszego reprezentanta. Cudowna jazda Tomasza Goloba. Wyprzedzony Greg Hancock, który jednak także się cieszy, bo wie, że on jest w tym momencie już mistrzem świata. Jest w finale, a jak mówiliśmy wcześniej, ten finał A to pewne mistrzostwo świata, więc znamy już mistrza świata na żużlu Anno Domini 1997. Równie ucieszony Tomasz Golob. Kibice polscy wiwatują, flagi amerykańskie w górze. Za chwilę podrzucany będzie Greg Hancock, a więc cudowna radość dwóch zawodników na torze wojen. A nam jest tym przyjemniej, że jednym z nich jest nasz reprezentant Tomasz Golob. Dla niego powiewają biało-czerwone flagi, a podrzucany w tej chwili, jak widzimy, nowy mistrz świata.
Greg Hancock teraz tam przedziera się do niego. Narzeczona w grudniu, podobno ślub tej pary. Na pewno to wspaniały prezent ślubny, jaki uczynił przyszłej małżonce Greg Hancock. Proszę, właśnie ta przesympatyczna para na naszych ekranach. I chyba wszyscy kibice Speedwaya muszą się zgodzić, że tytuł trafił w godne ręce. Greg Hancock wspaniale jeździ, a poza tym, proszę mi wierzyć, drodzy państwo, to jeden z najsympatyczniejszych zawodników startujących na żużlowych torach. Zawsze uśmiechnięty, zawsze gotów do rozmów, do udzielania wywiadu. No mamy nadzieję tylko, że taki pozostanie nawet teraz, kiedy zdobył tytuł Mistrza Świata. A tu widzimy przy okazji bardzo oryginalna znowu fryzura Henki Gustafsona. Dziś Szwed w różnej sytuacji. On powiedział, że on przygotuje specjalnie na play-offy. Właśnie jutro zobaczymy go w Polsce na torze w Toruniu. A tutaj kolejne gratulacje. No wspaniała, wspaniała radość Grega Hancocka. A my jeszcze raz, proszę państwa, oglądamy wyścig fenomenalny, fantastyczny Tomasza Goloba. Proszę, to jest ten pierwszy wiraż. Hancock, tu właśnie wychodzi Tomek, który bardzo szybko wjechał, wyniosło go tam, poniosło go bardzo szeroko, ale potrafił balansem ciałem jednak złapać tą przyczepność. Tutaj bardzo szeroko idzie na szybkości, na prostą, złapał odpowiednią szybkość. I wydawało się, że jest pierwszy, ale tutaj wszedł na krótki. Hancock wyprzedził Tomka. Wydawało się, że Tomek w tym momencie będzie bronił drugą pozycję. Ilu zawodników by tak zrobiło, wiedząc, że daje im to finał. Natomiast Tomek pokazuje, że układy nie są jego specjalnością. Zawodnik, który w każdym biegu daje z siebie wszystko. Walczył do końca. Poza tym chyba wyczuł ten moment, że Hancock nie jest w tym wyścigu aż tak szybki. Walczył do końca znakomicie, rewelacyjnie. No i można powiedzieć, że tym pięknym atakiem zapewnił sobie pierwsze miejsce. Rzeczywiście fenomenalna jazda Tomka. Proszę, jaki przyczajony, jaki zadowolony. Rzeczywiście wspaniały, wspaniały bieg Tomasza Goloba. Chciałem przedstawić teraz państwu bliżej, która otrzyma szansę w Grand Prix Challenge. Widzimy już zawodnicy przygotowani do wyjazdu w finale D. Jest Piotr Protasiewicz. Jest także Mikael Carlson w kasku czerwonym. Spójrzmy szybko na punkty. Mikael Carlson ma 12 punktów, a więc nie wyprzedzi Henki Gustafsona, bo za zwycięstwo w finale D maksimum 4 punkty. I można powiedzieć, że Henka uratował się rzutem na taśmę, bo pojedzie jednak Henka do Grand Prix Challenge. Andy Smith awansował do finału C i tym także zapewnił sobie udział w Grand Prix Challenge. W ogóle, że tak powiem, wypadnął na dobre, na przynajmniej rok ze stawki Grand Prix, to już pewne, bo tej szansy nie otrzymają Simon Wick i właśnie Mikael Kart. Henka Gustafsson więc pojedzie do Wiener Neustadt. Pojedzie także Andy Smith, który wystąpi w następnym biegu, to Jesper Jensen. My już widzimy Tomasza Goloba pod maszyną startową. Tam widzimy, kopie sobie odpowiednią ścieżkę. Jest to bardzo ważne. Piotr chciałby jak najlepiej wypaść w tym swoim ostatnim biegu w Grand Prix. Bardzo skoncentrowany. Teraz widzimy, jeszcze pojedzie troszeczkę do tyłu, lekko się odprężyć. Takie kółko to zawodnikom czasami bardzo dobrze robi. Jeszcze jakiś prawdopodobnie próbny start. A państwo widzą już tutaj pod maszyną startową Carlsona, Jensena i Drabika, które czekają na Protasiewicza, który akurat dojeżdża do maszyny startowej. Kask czerwony Mikael Carlson, niebieski Piotr Protasiewicz, Jesper Jensen, kask biały i kask żółty Sławomir Drabik. Stawką tego finału 4 punkty Grand Prix. No właściwie tu można powiedzieć, że jest to finał wyłącznie o finanse. Tu żadna zdobyć punktowa nic zawodnikom nie daje. Został zdecydowanie na starcie. Nie, będzie powtórzony bieg, będzie powtórzony bieg. Maszyna startowa nie wystartowała równo tam. Nie miał szansy na równy start Sławek Drabik. Sławek Drabik nie miał takich samych szans jak pozostali zawodnicy. Bardzo szybka, rozsądna decyzja sędziego. Troszeczkę szkoda, bo Piotrek Protasiewicz wystartował rzeczywiście znakomicie, no ale było coś widać, że z maszyną startową coś się stało niedobrego. A więc powtórka.
Piotr Protasiewicz w kasku niebieskim najszybciej z powrotem pod taśmą. Jest też Sławomir Drabik. No szkoda, że Sławomir Drabik dzisiaj no nie prezentuje zupełnie tej woli walki, którą mieliśmy przyjemność kilkakrotnie już w tym sezonie oglądać, choćby w Grand Prix Czech na otwarcie sezonu w Pradze. Zbyt łatwo chyba oddaje punkty rywalom. Czekają wszyscy jeszcze na Michaela Carsona na pierwszym polu startowym. Kask czerwony, Piotr Protasiewicz niebieski, Jesper Jensen kask biały i Sławomir Drabik kask żółty. Szybko poszła taśma w górę. Ponownie dobrze Piotr Protasiewicz, ale tu bardzo ładny manewr Jespera Jensena. Teraz szarża Sławomira Drabika po zewnętrznej. Dwaj Polacy za pletami mistrza świata juniorów. Czwarty Michael Carson. Atakuje Piotr Protasiewicz przy krawężniku. Bardzo szeroko rozpędza się Sławomir Drabik. Równo dwaj Polacy, ale obaj dopiero za plecami młodziutkiego Duńczyka, który na pewno sprawiłby sobie przemiłą niespodziankę, wygrywając ten finał. Teraz jeszcze atak Michaela Carsona i chyba Sławomir Drabik spadnie na czwarte miejsce. Tak się też stało. Carson dobiera się teraz do skóry Protasiewiczowi. Piotr Protasiewicz drugi. Na pierwszym miejscu jest Jesper Jensen. Dopiero czwarty Sławomir Drabik. Będzie próbował jeszcze Carson. Musi uważać Piotr Protasiewicz. Dobrze jednak wyjechał z tego łuku. Teraz szybki jest Carson. Zbliżył się, doskoczył do Protasiewicza, ale chyba Piotrek sobie poradzi w tym momencie. Tak jest. Drugie miejsce. Pierwsze dla Jespera Jensena. Dla niego brawa duńskiej widowni. 4 punkty. No i tym ostatnim wyścigiem sprawił sobie miły prezent Jesper Jensen i można chyba uznać ten jego pierwszy start w gronie najlepszych zawodników świata za całkiem udany. W przyszłym roku będzie miał szansę częstszego pojawienia się wśród najlepszych. Dziękuję teraz duńskiej publiczności, 21 lat. Zawodnik, który pieczołowicie i bardzo dobrze prowadzony jest przez Erika Gundersena. Można powiedzieć, że jednak Piotrek w tym powtórzonym wyścigu najwięcej stracił, bo w pierwszym rzeczywiście znakomicie wystartował, w drugim był już ciut inaczej. Jesper Jensen tam znakomicie wyszedł z tego trzeciego toru, zdążył się założyć na Piotrka, który na chwilę nawet utracił tą drugą pozycję, na, wydawało się, na korzyść Drabika, ale bardzo szybko szedł pod krawężnik i musiał potem się bardzo dzielnie bronić przed atakami Michaela Carsona. No jeszcze raz widzimy ten wyścig. Jesper Jensen startuje w trzech ligach. I zdobycia złotego medalu, oczywiście tam stworzyła się, tak jak później mówiono, pewna koalicja i w końcu Hans Nielsen został wyślizgany z tego pierwszego miejsca. Proszę, jak skupiony, jak niesamowicie skoncentrowany Tony Rickardson, Mark Loram. Drugi jego start dzisiaj w tym roku w finale A. Miał szansę na sukces na znakomicie sobie znanym torze w Bradford. No i nasz Tomasz Golob. Ciekawe, o czym teraz myśli. Chyba najbardziej spokojny w tej stawce Greg Hancock. Najbardziej rozluźniony. On już wie, że jest mistrzem świata. Nie ma się czemu dziwić i wydaje mi się, że też bardzo spokojny jest. Jakże inna postawa tych trzech zawodników. Mark Loram. Tak. No wiadomo, że Mark Loram jedzie tylko dla, jak to się mówi, dla glory, dla pieniędzy, żeby wygrać, dla prestiżu, dla sławy. Jemu się tutaj nic nie może specjalnego przydarzyć. Na tych dwóch zawodników, którzy widać są najbardziej skoncentrowani, to ten po państwa lewej stronie Tony Rickardson i nasz Tomasz Golob. No i fakt teraz tego, że i Billy Hamill i Greg Hancock startują w jednym teamie, każe nam przypuszczać, że tutaj nie będzie mowy o ulgowej taryfie ze strony Grega Hancocka. On zdaje sobie sprawę, że jeśli on wygra, to w tym momencie Billy Hamill na pewno zostanie srebrnym medalistą. Tutaj już w grę wchodzi nie tylko jego tytuł mistrzowski, ale także interes zespołu. Po prostu Amerykanie chcą zgarnąć dla teamu Excite złoty i srebrny medal. A więc na pewno Greg Hancock zadania Tomaszowi Golobowi nie ułatwi i nie zrobi tego również Mark Loram. Widzimy
olał sobie powiek troszeczkę do przodu, bo brakuje na razie tych palików, można powiedzieć, kolorami, które oznaczają poszczególny tor. W tej chwili widzimy bardzo szybko organizatorzy kładą je: czerwony, niebieski, biały i żółty. Jako pierwszy wybiera Greg Hancock. Piotr Olkowicz doniósł nam z parku maszyn, że Tomek zastanawiał się, dyskutował w parkingu nad wyborem być może trzeciego pola startowego, chociaż to pole, pamiętamy, we Wrocławiu nie okazało się dla niego zbyt szczęśliwe, no ale na każdym torze są inne warunki. Drugie pole startowe, Greg Hancock, czas niebieski. Teraz wybór Tomasza Goloba, podchodzi do trzeciego pola startowego właśnie. No i teraz pytanie. To musi przechodzić przez głowę Tomka, prawda? Czy myśli teraz o tym we Wrocławiu? Czy się założyć na to? Czy myśli o Wrocławiu? Czy myśli... No jednak potwierdzają się nasze informacje w parku maszyn, że to będzie jednak trzecie pole startowe. No i teraz zgryz ma Tony Rickardson. Zostały dwa skrajne pola. Wiadomo, że czasem to pierwsze w końcowej fazie zawodów nie jest już tak skuteczne, tak dobre. A z kolei to ostatnie, no tam trzeba wyraźnie wygrać start, aby móc założyć się na rywali. Na takim super specjalistą od wygranych startów Tony Rickardson nie jest. Pospieszył się nieco Mark Loram, bo nie skończył jeszcze wybierać torów Tony Rickardsona. On już zaczął kopać kolejne na czwartym polu startowym. Długo to bardzo trwa. No Rickardson chyba już takie prace agrotechniczne rozpoczął na pierwszym polu, że tak, potwierdził wybór pierwszego pola startowego. No i Markowi Loramowi w tym momencie zostało czwarte pole startowe. Drodzy Państwo, zbliża się finał A, ostatni finał tegorocznej serii Grand Prix, choć może nie ostatni wyścig w tej serii Mistrzostw Świata. Daj Tomek, cała Polska jest z Tobą, cała Polska Ci życzy tego zwycięstwa w tym wyścigu. Myślę, zwycięstwo Tomasza Goloba oznacza pewny brązowy medal naszego reprezentanta i możliwość walki nawet o srebrny w dodatkowym wyścigu z Billym Hamillem. To o to będzie walczył Tomasz Golob, ale doskonale sobie zdają sprawę z tego rywale. Drugą sprawą, którą musi pilnować Tomasz Golob, to taka, że jeśli nie uda mu się wygrać tego wyścigu, to musi pilnować jednego, aby nie przyjechać, aby koniecznie przyjechać za plecami Tonego Rickardsona, gdyby on wygrał, bo wtedy również obroniłby ten brązowy medal, który w tej chwili jest blisko niego. Jeśli Tony Rickardson będzie drugi, Tomasz Golob może być nawet czwarty i brązowy medal także będzie na szyi Polaka. A więc tych możliwości sporo. Ale najlepiej byłoby tutaj wygrać, wówczas jeszcze mielibyśmy dodatkowe emocje. Taśma w górę, ale to jeszcze nie start do wyścigu. Pierwszy przejechał przez linię mety Tomasz Golob. Może to dobry prognostyk przed finałem, zanim Greg Hancock, Mark Loram jako ostatni rusza do ostatniej rundy przed startem do finału, a Tony Rickardson. Ależ niesamowite emocje. Kibice żużla właśnie najbardziej lubią ten moment ostatnich kilkudziesięciu sekund przed startem, kiedy z każdą upływającą sekundą rośnie poziom emocji, który sięga zenitu często w momencie startu. No i potem 60 blisko sekund walki na dystansie. Kask niebieski to Greg Hancock, żółty na Państwa ekranach Mark Loram. Bradford pomylił się z wyborem torów, jak mówił później, i tam miał duże szanse na zwycięstwo. Nie wykorzystał tej szansy, ale dwukrotny udział w finale, a tego zawodnika, to dla kibiców brytyjskich miła niespodzianka. Kask czerwony Tony Rickardson, najgroźniejszy rywal Tomasza Goloba w tym wyścigu. Biały to nasz zawodnik. W brązowym plastronie, w kolorze brązowym, i oby co najmniej tak zostało. Zaciśnięte kciuki wszystkich kibiców na stadionie Wojens i mam nadzieję, że wszystkich Państwa także, którzy śledzicie naszą relację na antenie Canal Plus. Wszyscy życzymy zwycięstwa naszemu zawodnikowi, ale łatwo nie będzie, bo o medal srebrny dla Billego Hamilla jedzie w tym biegu mistrz świata, już aktualny Greg Hancock. O medal dla siebie będzie próbował walczyć Tony Rickardson. Uwaga, Rickardson
Hancock, Golob i Loram. Dobrze Tomek. Założył się na rywali, jest pierwszy. Oby teraz nie dał się wyprzedzić Loramowi, ale wściekle atakują rywale. Tomasz Golob próbuje bronić pierwszej pozycji, teraz szeroko atakuje Loram i chyba objedzie naszego reprezentanta. Ale Tomasz Golob drugi. No niestety stracił tę pozycję. Teraz Rickardson wściekle od wewnętrznej strony toru, ale ten układ oznacza mimo wszystko brązowy medal dla Tomasza Goloba. Świetnie wyszedł ze startu, potem jednak rywale nie dali mu odetchnąć ani na moment i zaatakowali skutecznie. Rickardson walczy w tej chwili z Loramem. Doskonale wie, że jeśli wyprzedzi Lorama, wówczas wyprzedzi także Tomasza Goloba, ile Tomasz Golob zostanie na trzeciej pozycji. Atakuje niebezpiecznie Rickardson. Ach, jak teraz kibice w Polsce ściskają kciuki za Markiem Loramem. Mamy nadzieję, że nie będzie to układów. Jeszcze jest ostatni wiraż. Teraz wszyscy trzymają kciuki za Loramem. Obejrzał się Loram. Jest, jest. Zwycięstwo dla Marka Lorama. Drugi Toni Rickardson. A trzeci? Nie wiadomo, kto trzeci. Teraz już nie patrzyliśmy, czy jest to Tomasz Golob, czy też atakujący do końca Greg Hancock, ale to już nie ma znaczenia, bo o ile Tony Rickardson nie wygrał finału, a Tomasz Golob mógł być nawet czwarty, a i tak zostaje brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw świata na żużlu w tym sezonie. Wspaniały sukces Tomasza Goloba, znakomity start. Wydaje mi się, że tam troszeczkę brakowało mocy w tym motorze, bo Tomek rozegrał to wszystko w sposób znakomity. Widzimy, jak się cieszy Tomek Golob. Podbiegają do niego wszyscy, ale ja go znam. Ja wiem, że on po tym starcie gdzieś tam w głębi jest lekko niezadowolony. Mówi, mogłem być pierwszy. To już jest taki zawodnik, proszę Państwa. Ciągle chciałby robić jak najlepszy wynik. Ale pójść, szybko zapomni o tym chyba, bo zapomni o tym. Jest dobrze, mamy medal, jest. Drodzy mamy medal Państwo, brązowy, po 18 latach. Znakomita postawa. Wspaniały start Tomasza Goloba. Cieszy się też Mark Loram. Pierwsze w karierze zwycięstwo w Grand Prix na zakończenie serii. Proszę, jaka radość Anglika. Może w przyszłym roku będzie lepiej dla Marka Lorama. Też jemu należał się taki sukces. To także obok Toniego Rickardsona prawdziwy wojownik torów. Tony Rickardson tym razem nie dał rady, ale walczył dzisiaj równie wspaniale, przyczyniając się do wielkiej dramaturgii tego widowiska. A Tomasz Golob przyjechał na trzecim miejscu. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia, kto jest trzeci, ale dla zawodników nie ma to, no właśnie, nie ma to specjalnie znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Podrzucany także Greg Hancock, jeszcze raz Billy Hamill, również zadowolony. Amerykanie mają czwartego w historii Speedwaya w Stanach Zjednoczonych mistrza świata po dwukrotnie Bruce'ie Pennallu w 81 i 82 roku, Summer Molenko w 93, Billy Hamill w 96 i Greg Hancock w 97, a więc czterech mistrzów świata w galerii żużlowców Stanów Zjednoczonych, a my także mamy po 18 latach medal indywidualnych mistrzostw świata. No, Tomasz Golob w tym finale czwartym, ale tak naprawdę on tylko z przerażeniem patrzył, jadąc trzeci, co robi Rickardson, i chyba musi dzisiaj postawić kolację Markowi Loramowi za to, że ten jednak do końca sportowo walczył i pokonał Toniego Rickardsona. Proszę bardzo, że nie było tam układów i Tomasz Golob może cieszyć się, a my wraz z nim z brązowego medalu. Tomek jechał znakomicie w tym biegu, wszedł znakomicie, potem dał się wyprzedzić, ale to ja uważam, jestem przekonany, to nie była żadna wina Tomka. Tam po prostu ten motor już nie wytrzymał tej mocy, bo Tomek nie jest zawodnikiem, który, proszę zobaczyć, jaki znakomity start Tomka Goloba, jak pochylony, jak pracuje tą całym ciałem, żeby móc się założyć. Tutaj odstawił nogę, wszedł pod obydwu zawodników, pięknie zamknął Rickardsona. Jest na pierwszym miejscu i że nie ukończył tego na pierwszym miejscu, to już nie jest Tomasz Golob. To musiały być inne czynniki, bo Tomasz Golob na pierwszym miejscu w takim finale. Proszę, jak odciąża ten motor, jak się pochyla do tyłu. Tu atakował Loram. Patrzy, gdzie jest Rickardson i tutaj Loram go po długiej... A to by też świadczyło, że wyraźnie zachwilował Rickardsona przede wszystkim. Oczywiście. To było najważniejsze dla niego. Chociaż na pewno w głębi duszy chciał zrobić wszystko, aby wygrać ten finał. Bo wówczas stanąłby jeszcze do walki o srebrny medal z Billym Hamillem, to byłoby coś niesamowitego. No ale cieszmy się z tego brązowego medalu, cieszymy się strasznie, bo przed rozpoczęciem turnieju w Wojens marzyliśmy wprost o tym, aby Tomkowi Golobowi się to udało. Znakomity sukces polskiego speedwaya. Jest tutaj z nami, przyszedł z parku maszyn Piotr Olkowicz.
Teraz może oddam mu mikrofon, aby podzielił się z Państwem swoimi uwagami na temat tego, co działo się za kulisami dzisiejszych zawodów, a ja nie odmówię sobie przyjemności udania się do Parku Maszyn, pogratulowania od nas i od Państwa Tomaszowi Golobowi, a być może uda mi się przeprowadzić z nim krótką rozmowę po dekoracji bohaterów dzisiejszego wieczoru, podwójnej dekoracji, bo nawet najpierw będą dekorowani zwycięzcy dzisiejszej Grand Prix, a potem medaliści tegorocznych indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. A my jeszcze raz oglądamy ten znakomity finał, a rzeczywiście Loran, wydaje mi się, zasłużył na zwycięstwo. Absolutnie był to zawodnik bardzo spektakularny, zawodnik, który znakomicie jeździł, zawodnik, który pokazał, że stać go na wielkie wyniki. Nie jest już tylko ten, który jeździ po długim torze, jak to się mówi, z otwartą klapą, ale to jest zawodnik, który poprawił starty, który dzisiaj na tym trudnym technicznym torze jeździł rzeczywiście rewelacyjnie. A w tej chwili widzimy trzech zawodników, dwóch Amerykaninów i Tomka Golowa. Wszystkim marzył się taki dzień. Tomasz Golob, trzeci żużlowcem świata, rewelacyjna postawa Polaka. Myślę, że w przyszłości może być jeszcze lepiej. Pamiętajmy, że Ivan Madrzej zdobył pierwszy tytuł mistrza świata, mając 29 lat. Tomek ma dopiero 26. Z roku na rok jest coraz lepszy, coraz bardziej odporny psychicznie i pięknie widzieć Polaka wśród najlepszych na podium. Ale szkoda, że nie widzieli Państwo tego, co działo się tam w parkingu, kiedy ostatnie wyścigi sesji kwalifikacyjnej, wyścig 19-20, odbywały się. Tam wprost potworne nerwy w obozie Golobu. Wyścig 20, jak Państwo wiedzą, jak na pewno mówił tutaj Zbyszek i Robert, decydował o tym, czy Tomasz Golob będzie miał medal, czy będzie to medal brązowy, czy może to być nawet medal srebrny. Jeśli przyjeżdżał w wyścigu 20 na metę pierwszy Rickardson, wtedy istniało niebezpieczeństwo, że może jeszcze pozbawić Tomka tego medalu. Jeśli przyjeżdżał Hamill, Tomek miał w tej sytuacji pewny medal brązowy, ale z kolei zwycięstwo Rickardsona dawało szansę jeszcze do walki o medal srebrny. I zamarli wszyscy przed monitorem zawieszonym tam w Parku Maszyn, kiedy zobaczyli ten upadek Toniego. A tu Tomasz Golob ściska swoją dziewczynę, narzeczoną Brigidę, zadowolona twarz Polaka, wspaniały sukces. Ja może wrócę do mojej myśli, kiedy Toni Rickardson uderzył z potworną siłą tam w bandę. Wszystkim przypomniał się ten upadek Tomasza Goloba na tym samym łuku z finału, z ostatniego jednodniowego finału indywidualnych mistrzostw Polski i trwały tam rozmowy. Tomasz naradzał się z ojcem, panem Władysławem Golobem, jak rozegrać ten finał, co trzeba zrobić, żeby najpierw w pierwszej kolejności, myślę, pokonać Rickardsona albo pomyśleć nawet o odebraniu srebra Billemu Hamillowi. Jak widzimy, wszystko szczęśliwie się ułożyło. Była szansa na wyścig barażowy z Billem Hamillem o srebro. Nie udało się, ale na pewno wszyscy Państwo i my również cieszymy się z tego brązowego medalu. A ja muszę Państwu powiedzieć, że patrzę na to wszystko, jestem rzeczywiście wzruszony. Nie ma co ukrywać, się jestem wielkim kibicem Tomasza Golobem. Pochodzimy z tego samego miasta i tam patrzę z tyłu, za Tomkiem chodzi Władek Golob, który na pewno jest twórcą tego sukcesu, który Tomkowi przez całą karierę pomagał, który czuje się współtwórcą stworzenia takiego zawodnika. Jak wiemy, pan Władek nie jest łatwą postacią w polskim żużlu, ale proszę zobaczyć, jak potrafił wychować, jak potrafił przygotować swoich synów. Pamiętajmy, że jest też jeszcze drugi zawodnik, Jacek, bardzo dobry zawodnik. No i to są pierwsze triumfy rodziny Golobów. Miejmy nadzieję, że w przyszłości także inni zawodnicy dołączą, gdzie sympatycznie. W tej chwili oglądamy zwycięzców dzisiejszego Grand Prix. Zasępiona twarz Toniego Rickardsona, on z pewnością musi jeszcze odczuwać skutki tego uderzenia. Naprawdę na powtórkach, które Państwo widzieli, wyglądało to bardzo groźnie. A to zwycięzca Anglik, Mark Loram. Jak już wspominał wcześniej, Robert miał wielką szansę na swoim torze w Bradford, gdzie startuje w lidze angielskiej w tej drużynie. Tam nie udało się. Incydent pomiędzy nim a Billem Hamillem odebrał mu ochotę w pierwszym łuku, odebrał mu ochotę do walki i odebrał mu szansę na zajęcie tam pierwszego miejsca, a z pewnością wtedy Lorama stać było, jednak nie powiedział. Ja pamiętam tam jeszcze po zakończonym biegu, jak gdyby był tak zły, że jeszcze starał się tego
Emila podjechać troszeczkę po zakończonym biegu, ale oczywiście o tym po minucie wszystko było dobrze, adrenalina spadła, także wszystko było znakomite. A teraz proszę Państwa, trzech najlepszych zawodników Grand Prix 1997 roku. Nie jest chyba zadowolony z siebie. Tony Richardson będzie musiał odpocząć, zregenerować siły. Lepiej niż mu współczujemy, jak mielibyśmy mu zazdrościć. Naturalnie, a przypomnijmy, że Tony Richardson musi wsiąść zaraz w swój wielki motorhome i udać się w drogę do Piły, gdzie a tak, szczęśliwa twarz Tomasza. Proszę Państwa, na to popatrzę, ile to jest lat pracy, ile to jest trudu, ile tam było wypadków, prawda, ile było udoskonaleń sprzętu, ile ciężkiej pracy, przygotowań. Rzeczywiście sport jest wspaniały. Pracuje się po to, żeby móc przeżywać takie chwile. Drugi, Billy Hamill, zeszłoroczny zdobywca pierwszego miejsca. Teraz speaker zapowiada zwycięzcę tegorocznego Grand Prix, Greg Hancock. Wydaje mi się, że jak najbardziej zasłużenie, jeździł wspaniale. Cóż to za wspaniała impreza. Czasami żałuję, że żużlem interesuje się tak mało ludzi. Jest to sport znakomity, dostarcza wiele emocji. Jak Państwu powiedziałem, jest tam Silk Corner, pierwszy wiraż, tam się dzieją różne rzeczy, zawodniki, wielka odwaga, uśmiechnięte twarze trzech zawodników, dwóch Amerykaninów i mamy tam naszego polskiego zawodnika z Bydgoszczy. Nieco gorzej wiodło się w tegorocznej serii pozostałym Polakom, Sławomir Drawik i Piotr Protasiewicz na dalszych pozycjach. Będziemy mieli okazję to przeanalizować, myślę. Mogą się jeszcze trochę pouczyć, prawda, jest jeszcze na to czas, wydaje mi się, że lepiej będzie, jak się skupimy na tym, bo to jest rzeczywiście piękny, piękny obrazek. Jest czas pracy, a teraz jest czas zabawy, czas nagród. Nie mogą sobie nawet pozwolić na za duże rozluźnienie, bo już jutro, pamiętajmy, Tomasz Golob musi wracać szybko do Torunia. Jutro jest pierwsza runda play-off, a teraz hymn amerykański. Mają wiele powodów do radości Amerykanie, ale również i my, myślę, że nam również nie brakuje powodów do radości. Ja wczoraj rozmawiałem z Gregiem Hancockiem, który jak gdyby przewidywał, że w pierwszej trójce tegorocznych Mistrzostw Świata nic się nie może zmienić. Mówił, prawdopodobnie Tomasz Golob obroni to trzecie miejsce, jak widzimy jego przepowiednie się sprawdziły, ale ja zapytałem go od razu, no dobrze, jeździcie w teamie Excite, macie dwa pierwsze miejsca w tym roku, a kiedy Golob może wam zagrozić? Hancock powiedział, że w każdej chwili, że Tomasz Golob jest znakomitym zawodnikiem, potrafi jeździć, ma znakomicie przygotowany sprzęt. Czasami, rzadko zdarzają mu się słabsze występy. Wspominał tu o Grand Prix Niemiec w Landshut, ale mówił, że Golob jest groźny i może odebrać tytuł Amerykanom w każdej chwili, może już w przyszłym roku. Ja proszę Państwa, że szczerze powiedzieć, że patrzyłem na Hancocka na najwyższym podium, ale widziałem tam twarz Tomasza Goloba. Wydaje mi się, że będziemy mieli tą przyjemność jeszcze, jest to młody zawodnik, zobaczyć go na najwyższym podium. Może za rok ostatnie Grand Prix w Polsce, może w Bydgoszczy, może w swoim rodzinnym mieście. Tomasz potrafi wygrać. I widzą Państwo teraz na ekranach, jak zakończyła się tegoroczna rywalizacja o mistrzostwo. Znowu czwarty Tony Richardson.